Jeśli chcesz wygrać tego skina, należy zostawić łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, w komentarzu napisać trade link i użyć mojego kodu na stronie. A teraz zapraszam do oglądania. Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie, jeszcze taki moje stare na dobre przywitanie. I tak, dzisiaj Pick and Challenge! Już tutaj mamy fazę playoff. Tutaj są następujące drużyny, które przeszły dalej. Są to FaZe Clan, Mousesports, Natus Vincere, Quantum, Bellator Fire, na które wszyscy stawiali, że właśnie w fazie grupowej będą mieli wynik 0-3. Ja na 0-3 dałem Natus Vincere, no niestety tutaj zdobyliśmy tylko 9 punktów. Niestety SK Gaming zawiodło, a FaZe Clan mi na złość zrobiło akurat, bo wtedy jak postawiłem to przegrali z Bego, mi nie mieli w wyniku 3-0, a tutaj mieli 3-0, Virtus Pro niestety 0-3, no niestety Major nie należy ten Major do udanych, 0-3 również North, to też jest zaskoczenie. I tak no, 5 legend ogólnie z Majora w Krakowie niestety już nie przeszły dalej, są to oczywiście Astralis, które odpadło, czekajcie, ja wam tutaj zaraz to znajdę. Nie przeszło dalej Gambit, nie przeszło dalej również Virtus Pro, nie przeszło Big, SK Gaming przeszło, Astralis nie przeszło i North, więc właśnie 5 legend nie przeszło, więc Major dziwny jak dziwny, ale myślę, że teraz może się jakoś lepiej udać. I tak, mamy tutaj pierwszy mecz, ja ogólnie mam tutaj 14 punktów, brakuje mi 11 do brązu, czyli wystarczy, że jeden dobrze wytypuję i będę miał brąz, więc pierwszy mecz FaZe Clan i Mousesports. Tutaj Mousesports naprawdę bardzo dobrze gra, Mousesports ogólnie koty są, no ale jak się wygrywa 13-2 na Quantum Bellator Fire jakąś drużynę, która tier trzeci jest, więc jak się wygrywa 13-2 i potrafią oni zrobić comeback na 16-14, no to trochę dziwnie, ale Mousesports to ogólnie koty są, FaZe Clan również. Większość osób tutaj pewnie FaZe Clan da, ale ja zrobię takie zaskoczenie trochę i wytypuję dalej Mousesports, więc tutaj jak siądzie to będziemy już mieli brąz właśnie. Natus Vincere i Quantum Bellator Fire. Ja ogólnie na Natus Vincere daję 0-3 będzie, bo pierwszy mecz no nie wyszedł, ale drugi to już naprawdę ładny comeback na Big. Jedna runda przegrana, pistoletowa i potem Natus Vincere 16 rund z rzędu comeback zrobił, więc Natus Vincere jak najbardziej na propsie, żeby przeszło dalej. Quantum Bellator Fire to też są koty. Z Mousesports naprawdę piękny comeback zrobili, więc naprawdę myślę, że mają jakieś szanse, żeby przejść dalej. Ogólnie oni wygrali 3 mecze. Jeden tylko przegrali właśnie z G2, ale większość to tutaj Natus Vincere, ale ja dam Quantum Bellator Fire. Ponieważ, jak mogliście, osoby, które śledzą mój profil, możecie zauważyć, że mam właśnie takie oto rękawice motocyklisty. I to jest właśnie wszystko dzięki właśnie Quantum, bo dzięki nim wygrałem ponad $200, właśnie 3 mecze obstawiłem sobie. Tutaj będziecie mieli zaraz screena. 4 sobie mecze obstawiłem, 3 wygrali. I w jednym bitko chyba $17 przegrali, a tak to ponad 200 wygrane, więc ja w Quantum wierzę. Następny mecz G2 i Cloud9, dwie drużyny, które w fazie wstępnej miały wynik 3-0. Cloud9 właśnie wyeliminowało Virtus Pro. G2 to również bardzo dobrze gra, z Quantum właśnie wygrali. Ale ja myślę, że dalej może przejść jak najbardziej Cloud9. Tutaj będzie naprawdę zacięty mecz na pewno. No i SK Gaming, Fnatic również z Virtusami wygrało. Ale myślę, że SK Gaming powinno bez żadnych trudności przejść dalej. No i co? Jak tutaj już mamy te 4 mecze, 4 drużyny, które wytypowałem dalej, to trzeba wytypować również 2 półfinały, więc Mousesports i Quantum może być powtórka. Ja mimo wszystko wierzę w Quantum, więc na Quantum stawiam dalej. Mogą się chcieć odegrać Mousesports, ale ja w Quantum wierzę.
No i tak, tutaj mamy SK Gaming i Cloud9, to również mógłby być zaciekły pojedynek, jakby oczywiście do niego doszło. Ale ja sobie dam Cloud9, pomimo że SK Gaming są jednym z topowych zespołów, no to mają Phelpsa w drużynie, więc mało z nim trenowali, więc myślę, że Cloud9 może przejść dalej, szczególnie z tym, co robi ostatnio z TB2K. Naprawdę kot. No i mamy tutaj finał Quantum, Bellator Fire i Cloud9. Ja w Quantum naprawdę wierzę z całego serduszka. Jak obstawiam sobie mecze właśnie, to tam mają mnożnik 5. Ale z Cloud9 no nie wiem, czy sobie poradzą. Wiecie co, ja pomimo wszystko dam, że Majora całego wygra Cloud9, więc tak się przedstawia mój pikiem. Więc ja sobie tutaj zrobię taktycznego screenshota na właśnie pamiątkę tego właśnie pikemu mojego. No i co, tak się przedstawia mój pikem. Naprawdę dużo może pójść nie po mojej myśli, bo wystarczy tutaj, że FaZe Clan wygra z Mousesports, to tutaj już będzie minus. I na tu z Misery, jak wygra z Quantum, to już w ogóle może być porażka, więc liczę na te zespoły, liczę na Cloud9 i Quantum, że jakoś mogą przejść dalej. No i co, tak wygląda mój pikem dzisiaj niestety, bez jakiegoś tam openingu, bo niestety no już nie mam tutaj, bo wszystko na rękawiczki poszło. Więc jeszcze raz dzięki Quantum za darmowe dolarki. No i co, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i piona.